Dzień dobry, to ja Andrzej. Jeżdżę na Ducati Diavel 1260S. Jeździłem już wcześniej na Ducati Diavel. 8 lat temu to było i bardzo miło wspominam ten motocykl. Ludzie z Ducati powiedzieli, że nie do końca planowali ten sprzęt. To było tak, że ktoś w biurze projektowym zaczął sobie fantazjować, coś rysować. Tak sobie myślał, jak to by było połączyć Nakeda ze sportowymi liniami, ale na bazie cruisera. I sobie szkicował. Pokazał to komu trzeba i oni patrzą, o kurcze, dobre to jest. Podoba nam się, wchodzimy w to. Bo to jest motocykl, który no, w ogóle teoretycznie nie pasuje do filozofii Ducati. Bo oni zawsze tylko sport, jak najszybciej, jak najlepiej, jak najbardziej. A cruisery same w sobie, no założenia, nie są właściwie od tego. No ale jeżeli Włosi się biorą za robotę, no to powstaje coś takiego. Czyli cruiser, możemy go nazwać power cruiserem, muscle bike'iem, wszystkim możemy go nazwać, który ma 1260 pojemności, 159 koni mechanicznych, prawie 130 Nm momentu obrotowego i robi po prostu tak. To jest naprawdę git. I on to robi już od 3-4 tysięcy obrotów, bo to jest fajne. Dzięki zmiennym fazom rozrządu, o, patrzcie, mówię wam prawdę w tym momencie, tu i tu, ukryte pod tymi brzydkimi zresztą, w mojej ocenie, plastikowymi osłonami, są zmienne fazy rozrządu, czyli zmienia się czas otwarcia zaworów, nie tylko dolotowych, ale i wydechowych. I to nie jest tak, że od któregoś momentu, tylko tak jak podobnie jak w BMC w tym momencie, zależy się od tego, jak ile gazu damy, to tam sobie to się zmienia i dzieje. W praktyce okazuje się, że moment obrotowy wzrósł w każdym momencie w porównaniu do poprzednika i naprawdę od 4000 obrotów mamy już prawie wszystko dostępne. Więc dzięki temu tym motocyklem możemy jechać naprawdę na wysokim biegu, niską prędkością, dać mu gazu i on zawsze się wyciągnie. Aczkolwiek ja zawsze polecam w Ducati używania średniego zakresu obrotu, czyli tak minimum 3000, no a już później. Im dalej, tym lepiej tak naprawdę, tylko że im dalej, tym trochę straszniej, bo no, nie ma co ukrywać. To jest diabeł. I z diabłem nie trzeba walczyć, ale możemy tak. Albo mu się poddamy i będziemy jeździli tak, jak on chce. I wtedy możemy naprawdę gładko, bardzo szybko jeździć po zakrętach. Albo powiem, nie no kurde, gościu, ja ciebie tu, patrz diabeł, jak ja tobie dam. I jak dajesz mu gazu, to nagle on zaczyna dawać nam. Bo to jest ciekawe, masz tutaj, patrz, jesteś, mocno sobie siedzisz w tym siodle. Ale jesteś daleko trochę z tyłu na tym motocyklu. Jak dajesz gazu, no nie możesz się zaprzeć za bardzo nogami, nie jesteś pochylony tak do przodu, więc zaczyna cię ściągać z tej fury. Kilka razy było tak, że dałem gazu, do końca on fajnie trochę guma, ląduje on, i ciągnie, ja ledwo tutaj za hamulec. Oczywiście wszystko w ramach bezpieczeństwa, ale można się zdziwić, jaki to jest po prostu dzik. Na szczęście, jak to Ducati, cały pakiet elektroniki i tego nie da się w tym przypadku określić inaczej niż wyśmienite, prawie że doskonałe. Powiedziałbym, że doskonałe w momencie, kiedy bym szedł takim kontrolowanym uścizgiem i dymiłoby się z tylnego koła non-stop, no ale no, takich rzeczy jeszcze nie ma, to trzeba spróbować samemu zrobić. Dzisiaj może nie, ale kontrola trakcji powoduje to, że wychodzimy z zakrętu, po prostu katapultujemy się. Trochę się tył uślizguje, skleja ten tył i po prostu wyciąga nas z każdego winkla. Możemy sobie to zmieniać, oczywiście tam chyba jest 8 stopni kontroli trakcji. Dopasowujemy ją do każdego trybu jazdy, bo są 3. Urban, Touring i Sport. I każdy możemy sobie dowolnie zmieniać, jeżeli chodzi o wheelie control, czyli możemy mieć włączoną kontrolę trakcji, ale motocykl będzie szedł na koło. Zmieniamy też quick shifter, góra-dół i ABS. Poziomy chyba raz, dwa, trzy, cztery i wyłączamy całkowicie. Na poziomie pierwszym tył możemy blokować, przód nie. A później pozostałe działają z cornering ABS-em. Jezus Maria, tyle mówię. Jest tyle rzeczy w tym motocyklu, że zaczyna mnie to nudzić, ale muszę też powiedzieć o prowadzeniu, bo patrzysz na ten motocykl i myślisz o, no po winklach, no dobra, fajnie, na linii prostej, ale to za bardzo po winklach nie polata. No i to jest największe zaskoczenie chyba, jeżeli chodzi o Diavela, bo 240 opona z tyłu, no, czujesz, że ona trzyma, że ona nie chce skręcać, ale to wiecie, to jest tak, Nakedy teraz i wszystkie motocykle praktycznie same skręcają. Tu musimy troszeczkę się do tego przyłożyć, ale to nam to, jesteśmy nagrodzeni po prostu od razu. Nie walczymy z tym motocyklem, jeżeli jeździmy płynnie. Po prostu pach, pach, zaskakująco dobrze on zmienia kierunki.
Też może dzięki temu, że popracowano nad geometrią. Jest teraz ten motocykl trochę z przodu zaostrzona ta geometria. No, najciężej ma przednie zawieszenie w gruncie rzeczy, no bo ten cały koło, to wszystko w zakręcie go pcha, ale no świetnie sobie z tym radzi i w mojej ocenie to jest dowód na to, że ciągle konwencjonalny zawias, nie musisz mieć półaktywnego zawiasu, tylko konwencjonalny zawias ciągle jest w stanie dać nam bardzo dobrą trakcję, jeżeli chodzi o sportową jazdę i bardzo dobry komfort, bo na dołkach naprawdę zaskakująco jest ten sprzęt wygodny. Bo padło takie pytanie, czy da się nim pojechać gdzieś daleko i w mojej ocenie naprawdę, ja bym chciał jechać bardzo, bardzo daleko, tylko że no, długo się nie da utrzymać bardzo wysokiej prędkości, bo tutaj działamy po prostu jak żagiel. Co poza tym? Jeżeli chodzi o rozrywkę, no kurczę, no jest to rozrywka. Tylko wiecie, to jest taka rozrywka, ten motocykl, on niechętnie jeździ na tylnym kole, chętnie się podnosi, ale nie daje się łatwo kontrolować. To jest właśnie to okiełznanie diabła. On się szarpie, jest agresywny, tutaj dużo jest tam masy. Wiecie, więc tutaj się tak trochę dzikuje na tym motorze. Ustawiasz sobie wheelie control albo sam to kontrolujesz, po prostu wychodzisz ze świateł czy z zakrętu, on się trochę udniesie, ale opuszczasz i od razu gaz do końca i z tego czerpiesz radość, a nie, po prostu ustawiasz go w górę i lecisz na tym tyle. Co jeszcze? Nie wiem. Ogólnie podoba mi się. Jeszcze przed nami pół dnia jazdy. To, co zapomniałem, to na pewno napiszę w gazecie. W numerze, nie wiem którym. Piątym. Pewnie. Albo w którymś. Tak czy inaczej, Ducati Diavel ciągle spoko jest. A to, że poprzedni mi się bardziej podobał wizualnie, no to co zrobisz? Ja już tego nie będę oceniał. To zostawiam Wam. No, pozdrawiam. Git.